Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Uczniowie klasy siódmej wybrali przewodniczącego swojej klasy. Było dwoje kandydatów, Ania i Bartek. Każdy z uczniów oddał jeden ważny głos. Ania uzyskała 56,25% wszystkich głosów, pokonując Bartka 4 głosami. Ilu uczniów wzięło udział w głosowaniu? Zapisz obliczenia. Więc zacznijmy od wypisania, ile procent uczniów głosowało na Anię. Z treści zadania wynika, że 56,25, a na Bartka pozostali, bo wszyscy głosowali, każdy miał jeden głos. Więc musimy od 100% odjąć 56,25 i wychodzi nam, że jest to 43,75%, czyli tyle procent uczniów głosowało na Bartka. Teraz jaka jest różnica w procentach między Anią a Bartkiem? Od 56,25 odejmujemy 43,75. Wychodzi nam 12,5%. I ta różnica w tych głosach wynosiła 4 głosy. Więc 4 głosy to jest 12,5%. Więc ile było wszystkich osób? Wstawiam x, to będzie 100%, bo wszystkie osoby to jest 100%. No i teraz obliczamy. Kreska ułamkowa, na górze będziemy mnożyć liczby te, które na ukos są w tej proporcji podane. Na ukos mamy czwórkę i setkę, więc będzie 4 razy 100 przez 12,5. I teraz 4 razy 100 to jest 400 dzielone przez 12,5, ale nie można dzielić, gdy ta liczba na dole ma przecinek, więc tu przesuniemy przecinek, a tu dopiszemy 0. Inaczej mówiąc, górę i dół mnożę przez 10. Na górze jest 4000, a na dole 125. 4000 na 125 to jest 32. I już możemy podać odpowiedź. W głosowaniu wzięło udział 32 uczniów. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.